Witam moich kochanych imperialistów! Dzisiaj zagramy krajem, który jest na mojej liście grzechu już od bardzo dawna. Kraj, którym się powinno chociaż raz zagrać, a grałem nim właśnie jeden raz w życiu. Dzisiaj będzie ten drugi! Etiopia przed wami. Mamy niesamowicie mocnego władcę 655, ale następca jest typu Enrique de Tristamary 121. No, czyli niewiele lepszy. Dlatego następca od razu leci na naszego generała, a nuż umrze w przeciągu kilku lat, a jeżeli nie, to zawsze mamy ten guzik. Początkowo nasza ekonomia bardzo się, niecałe 5 golda, no ale spokojna wasza, bardzo szybko ją polepszymy. Jeżeli idzie o naszych rywali, możemy mieć tylko dwóch początkowo i też dwóch od razu ustawiamy. Jeżeli idzie o nasze stany, rozdajemy standardowo po każdym punkcie w każdej grupie. U nobility dajemy jeszcze supremacy over the crown i zostawiamy sloty, bo albo skorzystamy ze strong duchies, co w zasadzie już możemy zrobić i w sumie to nawet odpalę. Doradców tańszych za jakiś czas weźmiemy u stanu kleru oraz u mieszczan, ale to dopiero za jakiś czas. I tak nas na nich nie stać obecnie. Misje, no to jeżeli się da, to na jakichś tańszych doradców. Niestety ja nic nie mam, więc wezmę to na prestiż, bo i tak musimy bardzo szybko pozbyć się tych buntowników. Taka ciekawostka z Etiopii. Mamy u siebie dwie prowincje religii rzymskiej. Przez RZ, pamiętajcie. I szczerze mówiąc, Etiopia jest właśnie jednym z tych krajów, w którym bardzo łatwo jest zrobić to osiągnięcie. Shame not is not. Ale my w dzisiejszym odcinku polecimy pod religię koptyjską, bo właśnie ją mamy i jest to bardzo unikalna religia z grupy chrześcijańskiej. Co prawda nasze podstawowe bonusy nie są jakieś tam dobre, troszeczkę obronności fortów, tolerancja religijna, ale za kontrolowanie każdego z tych świętych miejsc, czyli dosłownie tych prowincji i dodatkowo po nawróceniu ich na religię koptyjską, możemy wybrać jedno z tych błogosławieństw. Na początku Etiopią naprawdę warto rozważyć tylko siłę misjonarzy albo tańsze koszty przyłączania do nas prowincji. Ja wiem, że Etiopia obecnie jest krajem, który na początku bardzo mocno ekspansywnie gra, dlatego weźmiemy Core Creation Cost zmniejszone. Na pewno drugie rozwinięcie będzie do misjonarzy. Etiopia też dostała niedawno przepotężne drzewko misji, które robi z tego kraju jednego z największych powerhouse'ów w tej grze. Zresztą to zobaczycie. I muszę przyznać, że jest to jedno z lepiej zrobionych drzewek, z którego naprawdę się korzysta podczas rozgrywek. Zwyczajowo bym rekrutował naszą darmową kompanię, ale tym razem tego nie zrobimy. Bardzo mocno będziemy ekspansili w najbliższym czasie i spokojnie przy 1450 będziemy w stanie zrekrutować darmową kompanię o wielkości 10 i wtedy też to zrobię. Mamy też tu pewną unikalną misję, która wymaga od nas 40 profesjonalizmu, więc zastanówcie się też, czy chcecie rekrutować najemników. No i też naprawdę później nie warto tego robić, a jesteśmy też krajem, który ma bardzo duże problemy z zasobami ludzkimi. W teorii mamy dużo krajów, z którymi możemy brać jakieś tam sojusze, ale powiem wam szczerze, nie warto. I tak wszystko, co jest zielone, będzie celem naszych podbojów w najbliższym czasie. Więc nie wiem, mamy dwóch dyplomatów, wysyłajmy ich od razu na poprawienie relacji z naszymi wasalami i tak ich będziemy chcieli zjeść jak najszybciej, bo jeden z nich ma już kopalnię złota, a drugą gdzieś tutaj na południu w Kafie zdobywamy. Niestety też wszystkie te kraje są o nas bogatsze ekonomicznie, więc niestety jakieś marzenie o zrobieniu swarma wasali w tym regionie odpadają, bo jest praktycznie niemożliwe uczynienie ich naszymi wasalami. What the fuck? Jaki przerąbany event? No, kiedy się buntownicy o nas rozbiją i upadną, od razu wykonujemy tą misję, która decyduje o przyszłości właśnie tego kraju, jakim jest Semeien, czy jakkolwiek się to nazywa. Możemy albo nawrócić te prowincje, tracą też tam kory, albo po prostu nawrócić je za te 30 lat. Myślę, że warto zdobyć ten darmowy punkt stabilności. Zapomniałem też wspomnieć, że Etiopia ma dość unikalną formę rządów, która w sumie jest całkiem okej i tak dość często będziemy przenosili stolicę, a ta reforma rządów nam zmniejsza tego koszty o 75%. Oczywiście na końcu jeszcze pamiętamy, żeby odebrać ziemię koronną, żeby mieć te, 5%, super, no ale spoko, i tak musimy zdewować jedną prowincję, a mianowicie Aksum. Musimy 5 razy ją zdewować, żeby móc wykonać właśnie naszą misję na odzyskanie stolicy. No i tutaj raczej punkty militarne oraz administracyjne, możliwe, że nie, administracyjnych będziemy potrzebowali sporo, jednak militarne i dyplomatyczne wykorzystamy. Jako Etiopia mamy też całkiem ciekawą jednostkę wojskową, nazywa się Kawa, i więc ją rekrutujemy. Kosztuje nas to 5 punktów militarnych za każdym razem, ale niestety nie można tutaj robić takiego fajnego exploita jak na Rosji, że za 5 punktów dostajemy 1000 manpowera. Oj, nie, nie, nie. Kawa jest dość fajna jak na ten region, bo mamy zmniejszoną atrycję, czyli mniej wojska tracimy przemieszczając się po tych wszystkich prowincjach, oraz mamy zmniejszony shock damage received o 15%, czyli w fazie szoka dostajemy zmniejszony damage. Też
całkiem fajna rzecz. Jest to bardzo mocny modyfikator, jak na ten region. Kiedy armię wybudujemy, dostajemy dalsze roszczenia terytorialne do całego południa i w zasadzie wypowiadamy wojnę za wojną. Druga wojna. I widzę, że pożyczki mi wlatują, więc żeby nie tracić i rozsądnie tutaj działać, no to weźmy nasze pożyczki od mieszczan. O wiele lepiej jest je spłacić, tym bardziej, że niedługo i tak będziemy mieli kopalnię złota, więc szybko je spłacimy. Trzecia wojna i czwarta wojna. Dawno tyle stack wipe'ów nie robiłem na raz. No nie, wojska kafy jako jedyne przeżyły, no ale nie uciekły daleko. Fajna! Nie można powiedzieć, że Etiopia to ten najbardziej pokojowy kraj na świecie. No, myślę, że raczej pójdziemy w tą reformę. Governing bardzo nam się przyda, żeby jak najszybciej dostać dodatkowy manpower. A i właśnie jedna pożyczka, którą chcemy spłacić, to od razu ta 4%. No i super, wszystko podbite, więc podbój południa zrobione. No i dostajemy siły misjonarzy. I w sumie nie warto czekać, odpalajmy od razu bardzo długi okres, 25 lat, więc będziemy spokojnie mogli tutaj wszystko to nawrócić. W międzyczasie rozwijamy naszą stolicę i za darmo dostajemy katedrę. Bardzo fajny bonus w sumie. Poprawiliśmy też relacje z naszymi wasalami, więc wykonujemy misję na poddanych Etiopii i możemy zmniejszyć koszty ich anektowania albo też zwiększyć ich lojalność oraz income, który do nich dostajemy. Koszty anektowania, też bardzo długi okres, możemy od razu to wybrać. Dlatego uważam, że nie warto czekać z tą misją. Tym bardziej, że dodatkowo dostajemy sporo roszczeń. Akurat tak kliknąłem i zobaczyłem, że mamy bardzo fajny monument dla początku zwiększoną siłę misjonarzy i w sumie będzie nam fajnie współdziałał z innym monumentem, który zdobędziemy dużo później, tylko on się znajduje tutaj, bardzo daleko od nas. Dodatkowa znowu siła misjonarzy plus 2. Ogólnie w okolicy nie mamy za dużo monumentów takich stricte dla Etiopii. Z tych, których będziemy mogli korzystać, to jeszcze no nie Jeruzalem, ale na przykład Petra czy też piramidy. Na południu za to mamy tańszą technologię, czego skillwy niestety nie możemy używać. Ogólnie Koptowie chyba mają bardzo mało monumentów. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. Dobra, weźmy tych naszych kupców gdzieś, przyłączmy. Jednego mamy w stolicy i w sumie może tutaj być na spokojnie, a drugiego nie możemy wysłać nigdzie, bo wszystko jest za daleko. Super, bardzo przydatne. Dobra, atakujmy dalej Medri. Dlaczego? Bo Adal im gwarantuje niepodległość. Naszym celem będzie oczywiście odzyskanie prowincji, resztę i tak podbijemy. Lecimy jak najszybciej na stolicę Adalu. Uhuhu, lubię ten event na początku rozgrywki. Nice. A, i wpadnijcie na NEB, wielka wyprzedaż gier indie, wiele ciekawostek, linki jak zwykle w opisie. O, jeszcze przeciwnik od razu leci na moją stolicę, która jest w górach, wyjebiście, wbijamy się w niego, raczej go totalnie niszczymy. O, tam to! Czekajcie, tu trzeba się spieszyć, tutaj forteca nam pada, szybciej, co to za jakieś eventy? A, celebrowanie niedzieli palmowej, no nie wiem, czy to jest mądry wydatek, ale niech będzie. Czy my tu dotrzemy przed tym tikiem? 5 dni, a będziemy za? Dużo więcej, dobra, poczekajmy na ten tik, teraz atakujmy. Czasem warto jest się tak zatrzymać, a raczej powinniśmy to wygrać, wyjebiście, zajebiście, stack and wipe'en, wyjebiście. Dobra, to zrobione, Adal, czy ty mi wyjdziesz z tej wojny? O, wychodzisz, dasz jakieś pieniądze? Wziąłem upokorzenie, wojenne reparacje i ile reszta nam dali. Więcej nie zdobędziemy prowincji od Adalu, ale za to zjadamy kraj, który jest naszym głównym celem w całości. Teraz trzeba się zająć buntownikami. Wziąłem upokorzenie, bo szczerze mówiąc, Etiopia jest jednym z tych krajów, który bardzo, ale to bardzo, naprawdę bardzo korzysta z odpalenia złotej ery. Im wcześniej, tym lepiej. Dodatkowo jeszcze obraźmy naszego rywala. Po tych naszych wojnach zmniejszmy autonomię. Pewnie teraz jest mega duża. W sumie to nie aż tak bardzo. Ale zobaczcie, ile ziemi koronnej odzyskaliśmy. Bunty potłumione, wojny wygrane. Jej, my god, jeżeli brzmi inaczej, to dlatego, że miałem przed chwilą przerwę obiadową i jestem tak obżarty, że szok. A jeżeli wy coś jecie w międzyczasie, to oczywiście smacznego. Mam nadzieję, że mi też życzyliście. Prawda? Jeszcze się upewnimy, że wszystko, co mogłem, tu do state'ów pododawałem. Tak. O, możemy nawet jakiś port zbudować. Niech też i tak będzie. Wreszcie też możemy zdewować naszą kopalnię złota. Zacznijmy oczywiście od spalenia developmentu, odpalenia edyktu. Jaka fajna misja. Może nawet ją wykonam, bo i tak sprzedajemy ziemię. No i nie mamy pożyczek. I w sumie, skoro jestem na pewnym plusie, to odpalmy teraz tańszych doradców. Wreszcie. Jak i wydewujmy naszą kopalnię złota. Do 10 poziomu. Więcej pamiętajcie, żeby nie robić, bo bardzo rosną szanse na zawalenie. No i okej. Nasza wolna kompania ma już wielkość dychy, więc niech też i tak będzie. Od razu ją zatrudniamy. Mamy gigantyczne problemy z manpowerem, więc siłą rzeczy trzeba tak postąpić. O, ta nubiska też wygląda całkiem nieźle. No, dodatkowo jeszcze z przywilejów dla estate'ów weźmy
bo już zacząłem nawracać, dodatkową siłę misjonarzy i zastanowię się, czy dodatkowe 5% morali, bo to jest bardzo mało, czy może ten edykt, bo jest naprawdę ciekawy. Używaliście go kiedyś? Jest dość ciekawy nawet. Jako, że i tak miałem rok przerwy w wojnach, to atakujemy dalej. Łatwa bitewka, łatwe zwycięstwo. Teraz się trzeba tylko jak najszybciej rozprzestrzenić po prowincjach przeciwnika. Zdobywamy przepotężny kawałek pustyni, przez co dostajemy kolonię, tutaj dokładnie, i ona działa tak jak syberyjskie kolonie, czyli póki nie wejdziecie na tą prowincję, to te bunty wam się nie zespałnią, a jeżeli wejdziecie, no to się zespałnią siłą rzeczy. No i chciałoby się zaatakować Makurię, tylko to wzięło sobie sojusz z Mamelukiem. Na szczęście zaatakowało Beję, dlatego zrobimy standardowo, że Beję uczynimy naszym wasalem. Normalnie byłoby to nieopłacalne, ale w tym wypadku też tak zrobimy i zostajemy wciągnięci do wojny z Makurią. W międzyczasie zacznijmy poprawiać relacje z Mamelukiem, co prawda nie wpłynie to na to, jak będziemy się postrzegali bezpośrednio, a raczej sojuszu mieć nie będziemy, ale jakoś tak zauważyłem, że jak się ma te relacje, bot nie weźmie nas na rywala, fuck, plan wojny nie wypowie, ups. I'm too strong! No dobra, to może jednak z rywalami Mameluka powspółpracujmy, bo widzę, że to są no, Tymur, Osman, którego nie znamy, to w sumie nawet bardzo dobrze, i Gwara Kaunjulu. Za pół ceny? Ja go biorę! Tak samo jak dodajemy kolejne state'y z pustynią nubijską, jeżeli dobrze pamiętam. W sumie, czy w tej grze jest Nubia? Bo jeżeli tak, to w sumie nawet bym ją stworzył. Dobra, nasz jedyny rywal, żeby troszeczkę łatwiej nawracać od palmy lokalną siłę misjonarzy. I w sumie, skoro już 10 lat minęło, to zaczniemy zjadać naszych wasali. Jest, pierwsza reforma rządu, dawać Vivian Power. No i w sumie całkiem nieźle. 10 lat, wszystko co mogliśmy, podbiliśmy dość szybko. Po co mi te misje w ogóle były? Nie można było od razu taką Etiopią zaczynać. No musimy się szukać na wojnę z Andalem za 3 lata. No, floty raczej nie zbuduję. To nie ma sensu, przynajmniej na razie. Obraźmy Mameluka i zawiążmy sojusz z Gwara Kaunjulu. Chociaż nie do końca jestem pewien, że to jest dobry sojusz, ale to będziemy reagowali na bieżąco. Wydewowaliśmy też nasze kopalnie złota, więc mamy przepotężną misję, zobaczcie. Zmniejszona autonomia oraz zwiększona produkcja z tych kopalni złota. Mega mocne. No i też bardzo szybki progres reformy rządowej, plus 100 punktów. Piąty poziom technologii, no i czas wyboru idei. A w sumie to na przejrzenia jeszcze etiopskich idei, bo na te nie zwróciłem totalnie uwagi, a prezentują się tak mech troszeczkę. Duży miszmasz, dodatkowy misjonarz, core creation cost, dość fajne, ale widywałem lepsze idee narodowe. A jeżeli idzie o ogólne idee, no to tutaj build religijne, handlowe, ilościowe. Nie ma nic lepszego. Etiopia musi dużo nawracać, mamy dostęp do kopalni złota i możemy po prostu wykorzystać dodatkowych handlarzy na bieżąco. Plus spore armie też nam się przydadzą do konfliktu z Mamelukiem oraz Osmanem. Na początek nie będę jakiś oryginalny, biorę ilościowe. Jako drugie w kolejności najprawdopodobniej pójdą handlowe. Dlaczego? Bo od razu dostajemy bardzo potężny bonus, Goods Production Modifier, a na końcu już się przemęczę i wezmę religijne, żeby dostać dodatkowych misjonarzy i jedno z najlepszych Cassius Belli w grze. Ewentualnie możliwe, że wezmę religijne jako drugie, no i wykorzystam to, że będę miał troszeczkę silniejsze armię. Dlatego też fokus zmieniamy na punkty militarne. No i zobaczcie, pamiętajcie, że niedawno zarabialiśmy 4 golda, obecnie jest to 34 golda. Nasza inflacja robi brum brum, jak w Polsce, dosłownie. Ale też to, co musimy zrobić, to zatrudnić jak najszybciej no, trójkowych doradców, możliwie, że nawet i czwórkowych, żeby to wykorzystać. Za niedługą chwilę powinienem zrobić misję na manpower, więc dostanę też tańszego doradcę, a na razie pójdźmy w dwójkowego, bo teraz przedabi jeszcze wprowadzanie renesansu, niestety. O, zauważyłem, że możemy też wykonać jedną misję, tylko musimy zatrudnić pana do misji z nawracania. Secure Religious Unity i następnie potrzebujemy lojalności kleru. Jej. I jeszcze z dyscyplinką. Więc będziemy mieli szansę na event, na dodatkową dyscyplinę, albo morale. I teraz tak, prowincja Soba nawróciłem na naszą wiarę. Jest to najlepsza chyba prowincja, w której możemy wprowadzić renesans. Tylko 5% kosztów zwiększonych. Dodatkowo możemy ulepszyć centrum do drugiego poziomu, jak nabijemy 10 developmentów, co w sumie też zróbmy od razu, żebym o tym nie zapomniał. Tylko, że jako tutaj nie jest jakiś za dobry trade goods, to powiem szczerze, będę dawał również za punkty administracyjne. Tylko
tylko jeszcze kretynie, Lukasie, zapomniałeś przenieść tam stolicę wcześniej. Ups, kolejna reforma rządowa, to oczywiście autonomia. Ulala, fajny władca. Super, renesans wprowadzamy i przez to staliśmy się 6. najpotężniejszym państwem na świecie. Kolejna misja, którą musimy wykonać, to zdobywanie tej prowincji 5 razy, tylko że tutaj to warto to zrobić za punkty dyplomatyczne, bo mamy gemsy, ale jednocześnie też dostaliśmy następną reformę, która daje nam Religious Unity. Na szczęście. 5% więcej morali, super. Swoją drogą, czy exploit na szybkie nabijanie profesjonalizmu nadal działa na Etiopii? No i nasz port został odbudowany. Ulala, fajna misja. Jeszcze fajniejsza, bo mamy dużo roszczeń. Cyk, 5. technologia militarna, zmieniamy typ jednostek na jakiś lepszy i lecimy na wojenkę z Adalem. Niestety nie wzywamy żadnego osobnego kraju. Armię zwykłych jednostek wysyłam do oblegania, tak samo do oblegania wysyłam najemną armię, a tą ze specjalnymi jednostkami trzymam do bitew. Miażdżymy! Rozwinięcie pierwsze! W sumie to nie wiem jakie. Mniejszą agresywną ekspansję weźmy. Niszczymy naszego przeciwnika, znaczy nie zauważyłem, że tutaj wbiłem troszeczkę zbyt małą armią, ale to chyba nic nam nie robi. Jeżeli oglądaliście odcinek z Hiszpanii, no to tam pamiętacie, było takie pytanie, co lepiej rozwijać, ideę czy technologię? W przypadku akurat Hiszpanii bez problemu bym rozwijał nawet ideę militarną kosztem technologii militarnej, ale nam zagraża potężny mameluk, więc nigdy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być do tyłu z technologią militarną, dlatego ją rozwinąłem, a dopiero jak będziemy mieli wolne punkty, to lecimy z ideami. No niestety całego Adalu nie zjadłem, trzeba będzie jeszcze go dokończyć, ale mamy dość sporo prowincji zdobytych. Przy okazji Warsongoli również zjadłem i to nam daje dalsze roszczenia, super, więc czemu miałbym zwlekać? Atakujemy dalej. Oh my god, ile tego teraz będzie, że już koalicja nam się tworzy, to dobra, atakujemy jednak dalej. Tańszy inkwizytor. Aż nie wiem, co wybrać. Ale tutaj to akurat wiem, że muszę się cofnąć i tłumić bunty. Podbijamy Ajuran praktycznie cały. Pamiętajcie, żeby nie podbijać jego wasala, bo on stanie się po prostu wasz. Koalicja nie ma się co za bardzo przejmować. Niby ma Beluk w niej będzie, ale tak naprawdę ona się nie zawiąże, bo ze wszystkimi krajami macie trusa. No i w zasadzie rozbiliśmy bank, wszystko popodbijane. Teraz najlepiej jest się kierować w dół do Kilwy, która na szczęście nie jest w koalicji, bo tu jest jeszcze więcej kopalni złota. Fuck! Serio? Oh my god, kiedy mi się te bunty tu odpaliły? No niestety, musimy wszystkie pobić prowincje w tym regionie. I trzeba będzie uważać bardzo na Adal. Już z Manpowerem całkiem nieźle stoimy. Wiecie co, robimy flotę handlową po prostu. Mamy duże wybrzeże w tym momencie. Będziemy zaraz przenosili też nasz handel, więc flota handlowa się nam przyda. Żeby trochę przyspieszyć, to wezmę obrońcę wiary. Że się ucieszyłem ze stabilności. Może was to zdziwi, ale przenosimy naszą stolicę. Dosłownie w tym regionie są 3-4 wartościowe prowincje. Tylko że w naszym handlu tylko i wyłącznie te dwie. I w sumie wolę przenieść tam, gdzie są krowy. Więc zmiana stolicy znowu. I to zmienia nam region handlowy, nasz główny, na Gulf of Aden. W sumie jeden z lepszych regionów handlowych, który można bardzo dobrze zbierać, bo on przesyła tylko i wyłącznie do Aleksandrii, więc łatwo jest go kontrolować. Może właśnie jakąś głupotę powiedziałem, ale chyba nie. A nie, do Kilwy jeszcze przesyła. To może z Hormuzem mi się pomyliło? To chyba z Hormuzem mi się pomylił. Serio? Wow! No i niestety zmarł nasz przepotężny władca, jego następca jest beznadziejny, więc się go pozbywamy. No i w sumie mamy niezbyt dużą liczbę miejsc, gdzie możemy stawiać tak naprawdę jakieś budynki zwiększające naszą produkcję. Powiedział, że nawet szkoda pieniędzy bardzo na to wydawać, przynajmniej na ten moment, bo ani produkcja, ani kościoły, mech. Oczywiście co innego po 16 poziomie technologii, albo 14, gdzie już będziemy mieli manufaktury, wtedy to warto będzie postawić. Moglibyśmy wysłać teraz naszą flotę i to odpraliłoby nam część takich eventów związanych z nawiązaniem sojuszu z Portugalią i późniejszą zmianą typu jednostek na Western, tylko nie opłaca nam się tego robić zbytnio przed podbiciem Mameluka, z tego powodu, że jego podbijając będziemy generowali bardzo dużo agresywnej ekspansji i my nie chcemy tego nabić u Osmana, więc z tą misją trzeba najlepiej troszeczkę poczekać. I w sumie pozbędę się też już armii naszej najemnej, na jej miejsce totalnie max naszej kawy zrekrutuję. Mamy kapa Manpowera, więc niech nam się podwyższa ta armia. No to teraz wyboru nie mamy, trzeba zaatakować Mameluka. Dlatego ruszamy ku Egiptowi. Akurat idealnie koalicja przeciwko nam się rozwiązała, więc możemy sobie ją nabić ponownie. Kair naszym celem będzie oraz
Teraz oczywiście wzywamy Kuara Kunjulu do tej wojny. Zobaczymy, czy nasza flota handlowa przebije się przez flotę Jemenu. O dziwo tak. Dobra, to w takim razie jednak może w pierwszej kolejności zaatakujmy Jemen. Moje armie są w całości już złożone z tych lepszych jednostek, co mnie jednak boli trochę po moim budżecie. Nie no, jak mogli tutaj nie mieć wojska? Przecież to jest stolica. No ale co ja tam będę? Szturmujemy i w sumie zaraz wpadniemy w pożyczki, więc weźmy te tańsze od mieszczan. Mameluk i tak nas spłaci. Tak, wspaniałe AI poszło na mojego sojusznika. Pierwszy raz tak coś robi, więc lecimy na stolicę. Wojna z Mamelukiem jakoś bardzo dziwnie przebiegała. Totalnie olał wejście we mnie, za to zaatakował Kuara Kunjulu i tam próbował oblegać prowincję. Ja natomiast wykorzystałem to, wyjąłem Jemen z tej wojny jak najszybciej, następnie skierowałem się na stolicę, no i postanowiłem zdobywać jak najwięcej fortec jak najszybciej. Kair bardzo szybko padł, potem Aleksandrze i ku Jeruzalem też się skierowałem. W międzyczasie w stolicy Kuara Kunjulu była oblegana, a samo Kuara Kunjulu to próbowało wyciągnąć mniejszych sojuszników Mameluka, ale non-topper jakieś wtopy zaliczało i w sumie robiło tam bieganie w kółeczko, nic przydatnego. Następnie, kiedy Kuara Kunjulu przegrało, straciło swoje fortece, Mameluk nagle postanowił totalnie olać ten kraj, nie wypisywać go z tej wojny i ruszył całą armią na mnie. Co zrobiło wtedy Kuara Kunjulu? Zaczęło odbijać swoje terytoria i takie koło Macieja tutaj było, w kółko znowu powtarzał bot swoje zachowanie. Mega dziwne to jest obecnie w Europie Universalis 4, bo bardzo głupio gra. I to muszę przyznać, niezależnie od poziomu trudności. Sama wojna zdecydowanie była łatwa. Rozbijaliśmy armię Mameluka praktycznie za każdym razem, oprócz jednego momentu, kiedy straciłem armaty, które gdzieś tam sobie pojedynczo dosyłałem. Na koniec rozbiłem kilkukrotnie armię Mameluka, czyszcząc jego armię dosłownie do zera, co już dało mi pewne zwycięstwo. W naszym peace dealu bierzemy dużo pieniążków, bo dużo do nas leci. Wojny, reparacje i cały ten ciąg prowincji ze stolicą włącznie. No chyba, że chcecie mieć święte miejsce, no to Aleksandria też może być. Co w sumie nie jest głupie nawet, bo byśmy mogli wziąć dodatkową dyscyplinę. Ej, widzicie, ona gdzieś to była na tej liście. O, to tak nawet jest w sumie lepiej. Znacznie większe straty ma przeciwnik niż my. No my głównie w bitwach, a tak naprawdę jak zobaczymy tylko moje straty, to ledwo co tutaj straciłem. Teraz jeszcze zjadamy wasala, nie wiem czy on dostał te prowincje. W sumie odpalmy też złotą erę, bo ją mamy, a tak jak mówiłem, w tym okresie masakrycznie dużo korzystamy jako Etiopia. Albo możemy skorzystać w drugiej erze. No, ale że mamy trochę tych idei do rozwinięcia, to jednak lecimy w tej. A my dzięki temu możemy wykonać kolejną misję. O, od razu? Fajnie. Oby tylko wasal nie nawrócił tej prowincji. My niestety musimy jeszcze tak teraz zintegrować Mogadiszu, podbić do końca Adal, który w sumie nie wejdzie nam teraz do końca. Koalicji. Oho, ho, ho, ho. Nie powiem, fajnie. Jeszcze za odzyskanie Aleksandrii. Bardzo fajne są te eventy koptyjskie. O, o. Jednak Portugalia chyba o nas usłyszała. No i super, napis Etiopia wygląda znacznie lepiej bez tych mniejszych państwek w okolicy. Tylko to, co musimy teraz zrobić przed dalszymi podbojami, to koniecznie rozwinąć nasze idee jednak religijne. Bo tak zauważyłem, że mamy 50 jedności religijnej. Coś tu nie gra jednak. No i niestety Klops, Osman jakoś niestety dowiedział się o nas. Nie wiem, czy to przez to, że tutaj mamy podbite ziemię. No tak jak mówiłem, zero agresywnej ekspansji. Ale w takim razie możemy dalej wykonać te misje związane z Portugalią. Tak, poprosiłby Portugalię o sojusz. Czemu nie? Staje się naszym historycznym przyjacielem Portugalia. Anglia, Kastylia, Etiopia. Zacne grono. Tak, podróż Nilem. Odkrywamy troszeczkę ziemi dalej. A teraz papież się o mnie jeszcze dowiedział. Co ja tu widzę? W sumie nic dziwnego. Nawróciliśmy i wyzwoliliśmy Aleksandrię. Dzięki temu zobaczcie, co dostaniemy. Akceptowalną kulturę egipską. Plus dużo innych fajnych rzeczy. A od kiedy mam taką reformę? Ja to biorę! Zdecydowanie bierzemy pierwsze, co? Manpower Recovery Speed, bo to jeszcze bardziej nam zwiększy manpowera. Zobaczcie, niewiele, ale zawsze. Na czterech misjonarzy nawracanie leci pełną parą. W odcinku z Etiopii pokazałem wam, jak wykorzystać skutecznie misję i podbijać, a w odcinku tym z Hiszpanii pokazuje wam, jak skutecznie kolonizować. Polecam zobaczyć.